Dziękuję bardzo za możliwość spotkania się z Państwem i przedstawienia tego, co wydaje się akurat interesujące nie tylko na tej sali, ale chyba dla wszystkich Polaków. Trzeba powiedzieć, że dzisiaj jeszcze powróciłem ze Stanów Zjednoczonych, gdzie było kilka takich spotkań z Polonią i okazuje się, że te problemy są równie żywo obserwowane właśnie w Stanach Zjednoczonych przez Polonię, jak u nas tutaj w Polsce. Kilka dni temu ukazał się dokument, który został nazwany raport techniczny. Ja go mam tu przy sobie, wyjmę go, żeby każdy, kogo jeszcze nie widział, zobaczył. Tak wygląda ten dokument. On jest dostępny na stronie internetowej Podkomisja Smoleńska. Każdy może po prostu sobie ten dokument pobrać i w szczegółach po prostu z nim się zapoznać. Mam w tej chwili w ręku dokument w języku polskim, ale staraniem Glenna Jorgensena został przetłumaczony również na język angielski i w takiej formie został udostępniony również Polonii w Stanach Zjednoczonych. Trzeba powiedzieć, że ten dokument, ja wcześniej myślałem, że będzie się nazywać inaczej. On został nazwany raport techniczny. Ja natomiast proponowałem dla tego dokumentu nazwę Katastrofa Smoleńska widziana przez fakty. Bo ten dokument składa się tam ze stu kilkudziesięciu takich stwierdzeń, czyli faktów, które poparte są źródłami. Tam w gruncie rzeczy nie ma żadnego komentarza. Każdy może po prostu z tym się zapoznać. I co dziwniejsze, właściwie z tymi faktami nie ma polemiki. To jest rzecz, która od właściwie początku, od samej katastrofy, nieustannie po prostu no jest jak gdyby linią przewodnią wszystkich tych, którzy nie chcieliby, żeby dociekać prawdy. Uważają, że wszystko jest wyjaśnione, i z tym, co akurat poszczególne no, ciała złożone z naukowców ujawniały poprzez badania naukowe, po prostu z tym w ogóle nie ma polemiki. Jest tylko jak gdyby cały czas stwierdzenie, ten powiedział to, tamten powiedział coś innego. Jedni mówią zamach, drudzy nie mówią zamach, przeciwni temu stwierdzeniu. Tylko taka jest dyskusja. W ogóle nie ma po prostu żadnej dyskusji na tematy faktów, które tutaj są, tak jak powiedziałem, w tym dokumencie ujawnione. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba powiedzieć. Podkomisja Smoleńska nie pracuje jak gdyby no, na ugorze. Nie rozpoczyna prac od samego początku. Wcześniej zarówno Komisja Sejmowa nad tym pracowała, jak również, jak Państwo zapewne wiecie, odbyły się cztery konferencje naukowe, tak zwane konferencje smoleńskie, które no, miały dość obfity dorobek. Z każdej z tych konferencji została przygotowana księga konferencyjna. Ja tutaj mam z czwartej konferencji, z każdej z poprzednich oczywiście taka księga również powstała. A niejako podsumowaniem tych konferencji był dokument taki, który się nazywa Co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej. Z takim podtytułem, że to jest wstępne podsumowanie konferencji smoleńskiej. I dokładnie tak samo jak obecnie z tym raportem technicznym, tak samo i ten dokument ma wersję angielską, językową angielską. I te dokumenty wszystkie są dostępne w dalszym ciągu na stronie internetowej konferencjasmoleńska.pl i tam można zapoznać się ze wszystkimi relacjami filmowymi z każdego referatu, z każdej konferencji i z wszystkimi materiałami, które po prostu zostały w wyniku tych konferencji zgromadzone. Cały czas to jest dostępne, bez żadnych ograniczeń można z tego korzystać. Ale zwracam uwagę na ten dokument, który tutaj, tak jak powiedziałem, nazywa się Co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej. On zawiera 16 stron, ale ponieważ no, dziennikarze nie lubią czytać tak wielu stron, a również i politycy, to na okładce jest jednostronicowe streszczenie. I co wynika z tego streszczenia, jak również z całej tej treści, która jest w środku.
Ano wynika tyle, że są ewidentne dowody, które świadczą o tym, że przebieg tej katastrofy był zupełnie inny niż to wynika z hipotezy MacMillera. Ja uważam, że to jest jedna i ta sama hipoteza, którą sformułowała pierwsza komisja Macu, a powtórzyła za nią komisja Millera. Więc to jest, dla mnie to jest komisja MacMillera. Ta komisja, czy też ta hipoteza sprowadza się do tego, że samolot tak nisko zszedł, że uderzył skrzydłem w brzozę, odciął sobie kawałek skrzydła, w wyniku tego on się obrócił wokół swojej osi podłużnej, w wyniku tego uderzył w ziemię, a w wyniku tego rozsypał się i wszyscy zginęli. No, tak to po prostu jest dokładnie w tej hipotezie i to po prostu każdy może sobie przeczytać, bo również raport Millera i komisji Macu też są ogólnie dostępne. Otóż dlaczego powstały konferencje smoleńskie, dlaczego środowisko naukowe, zwłaszcza techniczne, zaczęło pracować nad tą sprawą? Ano dlatego, że najbardziej znane zdjęcie z tego, co ze Smoleńsku wszyscy widzieli, to jest zdjęcie leżącego wraku na lotnisku, na płycie lotniska w Smoleńsku. On tutaj jest właśnie w tym streszczeniu, również to zdjęcie jest zamieszczone. Dlaczego ono jest takie ważne? Dlatego, że ono pokazuje, iż kadłub samolotu, który stanowi przestrzenną konstrukcję no, o podłużnym kształcie, czyli w kształcie zbliżonym do rury, że ten kadłub został rozerwany wzdłuż. A każdy inżynier mechanik Państwu powie, że rozerwanie takiej konstrukcji wzdłuż w wyniku uderzenia z zewnątrz jest po prostu wykluczone. To jest niemożliwe. Tak samo jak niemożliwe, żeby ciążenie ziemskie pracowało do góry. Ono pracuje po prostu w dół. Nie da się jakiejkolwiek konstrukcji cienkościennej w kształcie takiej rury, niezależnie od tego, z jakiego materiału, niezależnie od tego, jaka średnica będzie i niezależnie od tego, czy dotyczy to organizmu żywego, czy martwego, czy przedmiotów codziennego użytku. Nie da się takiej konstrukcji rozerwać wzdłuż, uderzając z zewnątrz. Proszę sobie sprawdzić. Każdorazowo po prostu pokazywałem w takich przypadkach dwie takie puszki po piwie czy po jakimś napoju, ukazując jedną rozrwaną, a drugą zgniecioną, tak żeby po prostu łatwo było widać, na czym polega różnica, jeżeli taką konstrukcję uderza się z zewnątrz i na czym polega różnica, jeżeli ona jest poddana rozciąganiu, rozerwaniu od środka. To był koronny dowód. Na tym zdjęciu nie jest tam wprawdzie napisane, ja kadłub poświadczam, że zostałem rozerwany przez wewnętrzne ciśnienie, ale każdy inżynier tak to odczyta. Natomiast wokół tego pojawiły się, jak Państwo pewnie pamiętacie, rozliczne po prostu szyderstwa, bo żeby było to jasne, to posłużyliśmy się, no w szczególności ja używałem tutaj modeli znanych z życia codziennego. Każda gospodyni wie, jak parówka w przygotowaniu się rozerwie. No nigdy nie w poprzek, tylko zawsze wzdłuż. No, każdy sobie może zrobić takie doświadczenie. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech weźmie sobie po prostu jakąkolwiek rurę, niech ją uderza, niezależnie od tego, z jakiego materiału. Nie da się rozpróć jej wzdłuż przez uderzenie z zewnątrz. W tym przypadku było jeszcze coś więcej. Nie tylko została ta konstrukcja rozpruta wzdłuż, ale burty i dach zostały wyrzucone na zewnątrz z tak wielką siłą, że jeżeli się podniosło później tą część no, leżącą podłogą właśnie już do ziemi. To jest akurat na filmie pani Anity Gargas Anatomia upadku bardzo dobrze widoczne. Jeżeli się to podniosło, to ponieważ w środku, w tym kadłubie byli pasażerowie, oczekiwaliśmy, że oni byli przegnieceni tą podłogą. Ale po podniesieniu okazało się, że tam nie ma żadnych pasażerów, nikogo. Co więcej, tam nie ma w ogóle foteli. Co więcej, nie ma wewnętrznej wykładziny łącznie z izolacją tego kadłuba. Jakaś potworna siła wydmuchnęła wszystko aż do zewnętrznej powłoki. Wszystko zostało wydmuchnięte. Łatwo sobie wyobrazić, jak potworna musiała to być siła, skoro fotele zostały wyrzucone, zostały tylko te szyny, do których się fotele mocuje. To jest
ten dowód, który spowodował, że środowisko naukowe zaangażowało się w badanie tej katastrofy. Nie chcę mówić tutaj o szczegółach technicznych, bo one może są mniej istotne poza faktem, że próbowaliśmy do wyjaśnienia tej tragedii smoleńskiej nakłonić kolejno najpierw Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. I odmówił nam pomocy, odmówił jakiejkolwiek inspiracji nawet tej materii, argumentując, że nie ma sali, nie ma funduszy, nie ma kasy, nie ma sekretarki, no takie różne rzeczy. No skoro akurat to była przyczyna, to w kolejnym etapie zwróciliśmy się już w gronie tam kilkunastu czy kilkudziesięciu profesorów do poszczególnych wydziałów, wszystkich w gruncie rzeczy uczelni technicznych na terenie Polski, które miały w swojej nazwie słowo mechanika. Jeżeli był na przykład na Politechnice Warszawskiej z Wydziału MEL-u, prawda, mechaniki, energetyki i lotnictwa. Ale na wszystkich innych politechnikach takie wydziały się. Z prośbą, żeby skoro Komitet Naukowy nie ma takiej możliwości organizacji, to żeby udostępniły salę, sekretarkę i zawiadomienia o tym, że mogłyby być takie prace przedstawiane w takiej uczelni. Wszystkie nam odmówiły. Co więcej, tylko dwie uczelnie odpowiedziały. W ogóle odpowiedziały. Też negatywnie, ale reszta po prostu w ogóle nie odpowiedziała nawet. No i w tej sytuacji doszliśmy do wniosku, że obowiązek, jaki spoczywa na każdym pracowniku nauki, wymaga, żebyśmy to zrobili w trybie społecznym. Kiedy zaczęliśmy organizować te konferencje, bo to jest naturalna rzecz, środowisko naukowe nie może formułować jakiś tez, jakiś artykuł bez poddania się ocenie. A wobec tego jest naturalną rzeczą, że jeżeli to ma być badanie naukowe, to wyniki tego badania muszą być przedstawione publicznie i muszą być wystawione na ocenę całego świata naukowego. I to przybiera formę konferencji. Wobec tego organizacja tych konferencji, zdecydowaliśmy się, że będzie dokonywana społecznie. I wtedy okazało się, że zaczęły się pojawiać możliwości sponsoringu. I nawet bardzo poważne firmy, no w szczególności na przykład Boeing, zaproponowały, że sfinansuje taką konferencję. No ale łatwo Państwo sobie wyobrazicie, że żyjemy w Polsce. Co by to było, gdyby firma amerykańska no, sfinansowała taką konferencję? Okazało się, że czym byśmy wtedy byli? Na pasku, no wiemy, imperialistów amerykańskich, prawda? Tak by to było. Wobec tego z roztropności odmówiliśmy przyjęcia jakiejkolwiek pomocy finansowej. I wszystko, co przez te cztery konferencje było no, do zorganizowania, zostało opłacone i zorganizowane w trybie społecznym, ale opłacone koszty zostały wyłącznie ze wpłat uczestników konferencji. A wszystkie te konferencje zostały no, zorganizowane w takiej formule, że one są dostępne dla każdego. Nie ma żadnych ograniczeń, ale nie ma możliwości, żeby na salę wdali się dziennikarze, tłumacząc, że są akredytowani, żeby po prostu robili relację taką, jaką oni by chcieli. Żeby do tego nie dopuścić, wynajęliśmy firmę, która taką relację w internet no, przekazywała i z możliwością pobrania tego sygnału przez każdą stację telewizyjną. Ale przekaz miał być pod naszą kontrolą i tylko po prostu właśnie z tych kamer, które my żeśmy wpuścili na salę. A dziennikarze, czy mogliby? Oczywiście, jak każdy uczestnik konferencji. Jak wniósł opłatę, to nikt go nawet nie pytał, w jakiej gazecie tam pracuje. Proszę bardzo. I szereg dziennikarzy oczywiście było uczestnikami tych konferencji, ale jako uczestnicy konferencji. A stamtąd mogli sobie pisać własne sprawozdania, własne artykuły. Tak to wyglądało i trzeba powiedzieć, że chyba no, spełniło to nasze oczekiwania, bo gazeta, której nazwy już nie wymienię, po prostu jadem pluła, ale nie była w stanie po prostu żadnego argumentu sformułować, który merytorycznego, który by podważał cokolwiek, co na tych konferencjach było. A więc wszystko to, co w wyniku tych konferencji zostało uzyskane, ma, powiedziałbym tak, rangę
no, dokumentu naukowego zweryfikowanego przez cały świat naukowy. Dlaczego przez cały świat naukowy? Bo okazało się, że kolejne konferencje były transmitowane przez coraz liczniejsze już źródła, liczne kanały telewizyjne i radiowe. Druga konferencja była relacjonowana w taki sposób, że słuchało jej przebiegu 200 tysięcy ludzi. Trzecia konferencja osiągnęła słuchalność czy obserwowalność 300 tysięcy ludzi. Z całego świata. Nie było w historii nauki takiej konferencji naukowej, która miałaby takie grono obserwatorów. A więc to było naprawdę wystawienie się na opinię publiczną. No, natomiast jeśli chodzi o relacje, które zamieszczone zostały w niektórych gazetach czy media, one były prześmiewcze, które w ogóle nie dotykały jakiegokolwiek argumentu merytorycznego, a jedynie po prostu wyśmiewano akurat to, że no, posłużyliśmy się modelami ogólnie dostępnymi, a wobec tego ja zostałem wtedy nazwany profesorem Puszkowym. No dopiero wtedy, kiedy akurat laureat Nagrody Nobla w podobny sposób posłużył się modelem z ciasteczek, to te żarty troszkę wtedy ucichły. Podsumowując to wszystko, można powiedzieć tak. Te konferencje smoleńskie doprowadziły do ustalenia, jaki był przebieg wydarzeń w Smoleńsku, jaki był przebieg tej katastrofy. Otóż zawsze, jeżeli bada się taką katastrofę, takie wydarzenie, mamy no, konieczność przejścia kilku takich etapów. Po pierwsze, trzeba ustalić, jaki był przebieg. Jak to już wiemy, to trzeba ustalić, jakie były przyczyny, że ten przebieg był taki, a nie inny. A po trzecie, jeżeli już będziemy wiedzieli, jakie przyczyny, to wtedy możemy dociekać, kto był winien. Te dwa pierwsze etapy są naukowe, a ten ostatni to już nie jest naukowy, to jest zadanie dla prokuratury. Konferencje smoleńskie praktycznie wyczerpały temat właśnie badania, jaki był przebieg katastrofy. My wiemy od kilku lat, jaki był przebieg katastrofy i zawsze w takiej sytuacji mówię w ten sposób. Powierzchnia Ziemi jest taką księgą, na której zapisuje się przebieg katastrofy. I tą księgę trzeba czytać i na niej, na podstawie właśnie tej księgi da się odtworzyć przebieg katastrofy. Wśród wszystkich dowodów, jakie tutaj byśmy mogli mieć do dyspozycji, czy jakie się nam podsuwa czasami, po prostu tendencyjnie podsuwa, są dowody na pewno prawdziwe i są na pewno dowody no, wątpliwe, tak to nazwijmy. A niektórzy by chcieli, żeby no, podsunąć nam dowody wręcz fałszywe, żeby dochodzenie, powiedziałem, czy analizę wprowadzić w ślepy zaułek czy na ślepy tor. A więc pierwsza i podstawowa rzecz to jest odsianie dowodów fałszywych, bo przy takim dochodzeniu znacznie gorszy jest efekt, jeżeli się przyjmie dowód fałszywy, niż jeżeli się pominie dowód prawdziwy. To każdy prokurator państwu to powie. A wobec tego trzeba było na początku zastanowić się, co jest prawdziwe, a co może być sfałszowane. No i doszliśmy do wniosku, że prawdziwe mogą być tylko te dowody, które zostały uwieszone przez wielu niezależnych operatorów w postaci zdjęć i filmów. Oni setki czy tysiące nawet zdjęć, dysponują w tej chwili 40 tysiącami zdjęć. To robili różni ludzie, oni się między sobą nie zmawiali. I na zdjęciach wykonanych przez różnych operatorów widać to samo. I to jest uwiarygodnienie. A odrębną sprawą są rejestratory. Są rejestratory. A te rejestratory no są dwojakiego rodzaju. Albo te, które są w samolocie, albo te, które są na ziemi. Okazuje się, że z tych rejestratorów, które były na ziemi, w ogóle nie można skorzystać. I komisja i Maku i Millera też z nich nie korzystały. Nie ma. Zniknęły, zepsuły się rejestratory, nie ma nic. A te rejestratory, które były w samolocie, niektóre z nich zostały odnalezione, niektóre nie,
ale te, które zostały odnalezione, wszystkie co do jednego, zostały odnalezione przez stronę rosyjską, przez specjalistów rosyjskich, bez jakiegokolwiek udziału strony polskiej, bez jakiejkolwiek kontroli. I one przez pewien czas były w rękach rosyjskich. Potem po prostu pokazano naszym biegłym czy prokuratorom, że one znowu są na wrakowisku, potem znowu je przewieziono i potem udostępniono również naszym specjalistom, naszym biegłym. Ale co udostępniono? Nie te skrzynki, nie, nie. A czy te zapisy? Nie, nie. W każdym przypadku przyniesiono taką płytę CD i powiedziano, to jest zapis z tego rejestratora waszego. I nawet słowo komsomolca dał ten pracownik. To jest z waszego. I nasi prokuratorzy to przyjęli i to badali. Może się wydawać, że wśród tych rejestratorów ten polski, który był w produkcji firmy ATM, on nosi taką wdzięczną nazwę QAR. Quick Access Record, szybki, rejestrator szybkiego dostępu, że on jest polskiej produkcji, on na pewno po prostu jest wiarygodny. Nic bardziej błędnego. On przez tydzień czy dłużej był przetrzymywany w rękach rosyjskich. Można powiedzieć, że oni go tam pewnie tylko czyścili i nic mu nie robili. Ale po tygodniu, wtedy kiedy już miał być przywieziony do odczytania do Polski, okazało się, że przywieźli tutaj Rosjanie coś zupełnie innego i było po prostu konsternacja, bo po otwarciu tego pakunku okazało się, że... więc wtedy ponownie do strony rosyjskiej prokuratury się zwrócili, a Rosjanie powiedzieli, przez pomyłkę zapakowaliśmy coś innego, ale następnego dnia to już wam prześlemy właściwie. Z jakiegoś powodu musieli jeszcze dzień dłużej to mieć w swoim ręku. No i przysłali. Później po prostu już ten rejestrator, dali słowo, że na pewno w nim nic nie majstrowali. I on został odczytany, ale odczytany w takiej formie zakodowanej. A dopiero strona polska, tutaj polscy biegli i mogli to rozkodować. No i rozkodowali także w tym raporcie Millera, już z tego można było wykorzystać. Tylko potem się okazało, że niestety to zupełnie nie odpowiada prawdzie, bo ta firma powiedziała, tam był błąd, wobec tego rzeczywiście to nie jest prawda, ale teraz już będzie dobrze. Tylko że już rejestratora nie ma, bo on już znowu jest w rękach rosyjskich. A w polskich rękach został tylko ten jeden odczyt zakodowany. To oni teraz rozkodują to już prawidłowo. Nie będę przewlekał. 5 kopii mamy z tego. W różnym czasie, w różny sposób rozkodujemy. Wszystkie są różne. Z rejestratora natomiast tego głosowego, ten voice recorder, tak? Cockpit voice recorder, czyli taki rejestrator, który jest w kokpicie i rejestruje zarówno rozmowy w kokpicie, jak i rozmowy pilotów z wieżą. Z tego rejestratora mamy, to nie wszystkie do nas dotarły, ale łącznie wiemy, że nie mniej niż 12 różnych odczytów zostało, podkreślam, różnych. No i teraz możemy po prostu analizować albo 4 w kolejności, albo 7 w kolejności. A każdym razem będzie po prostu coś innego. Ale można zakładać, że jest wiele takich osób, które nie mogli wszystkiego sfałszować. Tylko żebyśmy wiedzieli, co zostało sfałszowane, co nie. Bo że to zostało sfałszowane, to nie ma najmniejszej wątpliwości. Więc jeżeli o tym mówię, to tylko dlatego, żeby wyjaśnić, że w momencie, kiedy prowadzi się to dochodzenie, prowadzi się to śledztwo akademickie, to właściwie jest bez sensu analizować zapisy na tych rejestratorach w samolocie. One były w rękach rosyjskich przez długi czas, i nigdy akurat tak naprawdę Polacy nie dostali tych zapisów inaczej jak przez stronę rosyjską, która w postaci takiego dysku nam to przekazuje. Za każdym razem jest coraz lepszy ten dysk. Bardzo jest ważne, że jeszcze w 2010 roku sama Komisja Nodiny zwróciła się do Instytutu Kryminalistyki Federacji Rosyjskiej,
z prośbą o uwiarygodnienie takiego dysku, takiej po prostu kopii, żeby oni wydali certyfikat prawdziwości, że to jest no, ciągły zapis zgodny z oryginałem. I ten Instytut Kryminalistyki Federacji Rosyjskiej sporządził taką ekspertyzę, w której napisał expressis verbis. To jest kopia komputerowa i nie ma żadnej możliwości, żeby stwierdzić, że ona jest zgodna z oryginałem. Jeśli się nie ma tego oryginału, to z tej kopii, no, na komputerze można sobie przygotować dowolny po prostu plik i nagrać go. No. No każdy przecież to korzysta z komputera, to chyba to wie. Wracając już teraz właśnie, dlaczego uważam, że w ogóle nie powinniśmy się zajmować tymi rejestratorami. Są trzy niejako grupy dowodów materialnych, które powinny być za każdym razem podstawą wszelkiego dochodzenia. To jest teren katastrofy, to są szczątki wraku i to są szczątki ciał ofiar. Żadnej z tych grup komisja Millera, a zresztą komisja Anodiny, w ogóle nie badała. W ogóle nie ma żadnych badań w tych raportach. Tam jest tylko analiza tego, co z tych rejestratorów wynika i po prostu oni na tej podstawie po prostu sporządzili sobie oba te raporty. Znaczy Anodina sporządziła swój własny, a strona polska później to, można powiedzieć, przepisała tam jeszcze troszkę tam ubarwiając. Tak to wyglądało właśnie po tych oficjalnych komisjach i rosyjskiej i tej polskiej komisji Millera. I w momencie, kiedy ustaliliśmy, jaki był przebieg, na podstawie, tak jak powiadam, zupełnie innych dowodów. Ponieważ nie mieliśmy możliwości dostępu do terenu, bo strona rosyjska odmawiała. Nie mogliśmy uzyskać wraku, bo strona rosyjska odmawiała. A nie mogliśmy również mieć dostępu do ciał ofiar, no bo po prostu tylko prokuratura mogłaby to zrobić, a ona, tak jak Państwo wiecie, sama jak gdyby zablokowała taką możliwość. To dopiero teraz od 2016 roku nowa prokuratura krajowa zaczęła się tym zajmować, ale już teraz są niezbędne ekshumacje. A ciała, które przyjechały z Rosji, po prostu no, w ogóle nie były przebadane wbrew obowiązkowi, bo jest ustawowy obowiązek dokonania autopsji w takich trzech przypadkach, mianowicie jeżeli dena czy denatka jest w ciąży, jeżeli wypadek śmierci nastąpił w sposób nagły, jeżeli nie są znane przyczyny zgonu. No, w tym przypadku ten pierwszy jak gdyby powód nie istniał, ale te dwa pozostałe były ewidentne, a tymczasem prokuratura złamała ten obowiązek i po prostu nie pozwoliła, nie tylko sama nie zbadała, ale nie pozwoliła nawet oglądać tych ciał. No, tak się to po prostu wszystko potoczyło, wobec tego, jak powiedziałem, musieliśmy się oprzeć na tych tysiącach zdjęć, bo one po prostu stanowiły jedyny wiarygodny materiał dowodowy. Również satelitarne, lotnicze, zdjęcia z takiego lotniarza. Pani Anita Garga w swoim filmie pokazywała takie. I mnóstwo zdjęć naziemnych. Tak jak powiedziałem, my dysponujemy obecnie, konferencja nie miała takiej możliwości, ale my obecnie dysponujemy 400 tysiącami zdjęć łącznie. A więc w momencie, kiedy przystępowaliśmy do analizy, trzeba było dokonać takiego rozstrzygnięcia, co uznamy za te dowody wiarygodne, tak jak powiedziałem, to ta dokumentacja. No i wreszcie, co jest dowodem z takim, powiedziałbym, rozstrzygającym. Co do przebiegu. Otóż dowodem rozstrzygającym, który wynika z praw fizyki i z tych po prostu zdjęć, jest po pierwsze dyslokacja szczątków, jak one są rozłożone na terenie, a po drugie deformacja szczątków, jak one są zniekształcone. No i jeżeli akurat znów posłużę się tym zdjęciem, jeżeli kadłub wygląda tak, to tak jak powiedziałem, tak jakby tu było napisane, zostałem rozerwany przez wewnętrzne siły. No jakie? No eksplozje. Tylko no, trudno sobie wyobrazić, żeby, no nie wiem, ludzie nadmuchali tam, żeby to rozerwało kadłub. A więc to jest po prostu dowód rozstrzygający.
deformacja czasami w sposób jednoznaczny wskazuje na to, co było przyczyną. A położenie tych szczątków wskazuje na kolejność czasową wydarzeń. No i teraz można powiedzieć tak, że w całej historii lotnictwa zawsze mamy do czynienia z katastrofą dwojakiego typu, do jednego z dwóch typów. Mianowicie katastrofy typu 1 to są takie, które następują w wyniku uderzenia samolotu w ziemię. I wtedy wszystkie te szczątki po rozbiciu samolotu, on najczęściej się dzieli tylko na kilka części, ale jeżeli już po prostu nawet się w jakiś sposób zniszczy, to szczątki leżą, przesuwają się po prostu po ziemi. Poziomo się po ziemi przesuwają. A więc nie mogą wisieć na drzewach na przykład. I drugi typ katastrofy, tak zwana katastrofa w powietrzu, to często po prostu na Discovery możemy zobaczyć te filmy, wynika z tego, że na pewnej wysokości na ziemi nastąpił rozpad samolotu, a na ziemię nie spadł samolot, tylko oddzielne części. I wówczas te części mogą osiąść na przykład na gałęziach drzew, na przeszkodach terenowych. Jest możliwy pewien rozkład wysokościowy, no i również po prostu w poziomie mogą się rozłożyć w sposób bardzo charakterystyczny. Na przykład mogą wpaść między przeszkody, na przykład między drzewa. Przy katastrofie typu 1 nie, one co najwyżej mogły ściąć drzewa. Otóż w Smoleńsku te dowody rozstrzygające wynikające z dyslokacji i z deformacji szczątków wskazują w sposób jednoznaczny, że mieliśmy tutaj do czynienia z katastrofą typu 2. Rozpad samolotu nastąpił w powietrzu, a na ziemię spadły oddzielnie jego szczątki. Ale coś więcej jeszcze wiemy. Nie nastąpił ten rozpad w ten sposób, że była jedna eksplozja. O nie. To było coś takiego, co było serią stosunkowo niewielkiej eksplozji. Najpierw został odpalony ten koniec lewego skrzydła. Potem zostały odpalone sloty, czyli to, co jest krawędzią natarcia. Potem klapa, czyli to, co jest z tyłu. Potem cała tak zwana doczepna część lewego skrzydła, czyli to, co aż jest do gondoli podwozia. Dopiero kiedy całe to skrzydło zostało zniszczone, jest ono rozkawałkowane na, no poza tą końcówką, na drobne takie części, powiedzmy sobie średnicy rzędu tam 20 cm i rozsypane na dystansie kilkuset metrów. To po prostu był wynik szeregu takich eksplozji, które w określonej sekwencji, w określonej kolejności następowały. A więc najpierw nastąpiło zniszczenie tego lewego skrzydła, potem nastąpiły jeszcze inne przyczyny, które spowodowały, że odpadły na przykład stateczniki poziome, potem odpadł statecznik pionowy, potem odpadła część ogonowa z silnikami, a potem po prostu, tak jak widać w kolejności, leżących tych szczątków na wrakowisku, potem część kadłubowa, a najdalej resztka z tego, co zostało z kokpitu. Kokpit praktycznie w ogóle nie był widoczny, praktycznie cały po prostu zniknął. Ale był poszedł najdalej. W sytuacji, kiedy najcięższe są silniki, no to w każdej katastrofie one właśnie lecą najdalej. A tu mamy sekwencję po prostu położenia tych wszystkich szczątków takie, które wskazują w sposób jednoznaczny, że one no, zostały oderwane od konstrukcji w powietrzu i po kolei po prostu w takiej kolejności były odrywane i tak na ziemi się znalazły. Tak zakończyły się te konferencje smoleńskie. To podsumowanie dostał właściwie każdy liczący się dziennikarz. Dostały wszystkie uczelnie, wszystkie biblioteki dostały uczelni polskiej. A ponieważ środowisko naukowe w dalszym ciągu milczało, to postanowiliśmy przynajmniej zapowiedzieć temu, żeby przed kamerami te głupoty opowiadać. A tam występują już nie naukowcy, tylko dziennikarze. Politycy. Wobec tego każdy z naszych 460 posłów otrzymał taki egzemplarz z informacją, że tu na stronie ostatniej, to jest tylko na jedna strona, może sobie to przeczytać, niewiele czasu.
I każdy ze 100 senatorów dostał imienie zaadresowane również to samo. No i słuchać chatko było, co po prostu było tydzień później, miesiąc później. Oni w ogóle tego nie przeczytali. Przed tymi kamerami, chociażby w telewizji Republika, ale i również innymi, po prostu opowiadam takie głupoty, które świadczą o kompletnej ignorancji. Wszystko to, co państwo słyszycie, no, każdy może chyba potwierdzić. To są spory, czy też dyskusje, które mówią tak, a ten powiedział tak, a tamten powiedział inaczej. A ten mówił, że zamach, a ten zaprzeczył, że był zamach. Ale czy ktokolwiek słyszał taką argumentację, że no taka deformacja to może jednak być wywołana inną jeszcze przyczyną? Niż... Nie, w ogóle na ten temat nie ma nic. Tu mam akurat, no teraz ostatni tygodnik do rzeczy. W tym tygodniku rzeczy jest artykuł pana redaktora Ziemkiewicza. Bardzo go lubię i szanuję, ale no spuśćmy kurtynę milczenia. No. No po prostu tak się skompromitować jakimkolwiek brakiem analizy, to rzadko po prostu się zdarza dziennikarzowi. Ale w ogóle nie ma odniesienia do jakiegokolwiek faktu. A te fakty, jak powiedziałem, teraz właśnie podkomisja zajmuje się nie ustalaniem właściwie przebiegu, to nie znamy, ustalaniem przyczyn, dla których ten przebieg. I te przyczyny przybrały formę takiego raportu, w którym jest tam sto kilkadziesiąt faktów. Ale on żadnego z nich nie zauważył. Nie było nic dla niego. On tylko cały czas mówi, a inny redaktor to mówił, że to był zamach, a inny go wyśmiał. On tylko mówił, co inni redaktorzy mówili. Trudno akurat w takiej sytuacji odnieść się w ogóle do publikacji prasowej. No bo jeżeli się jest pracownikiem naukowym, no to się przyzwyczajony jest do argumentacji w kategoriach naukowych, inżynierskich. A to po prostu jest dowód kompletnej ignorancji, ale szum medialny, jaki z tego tytułu powstaje, jest gigantyczny. Więc szczerze powiedziawszy, problem, jaki ja widzę i chyba wszyscy podkomisji, to nie sprowadza się do tego, żeby była trudność w wyjaśnieniu. Są inne trudności, które nam utrudniają pracę, ale nie ma merytorycznych. My wiemy, co zbadać. I wiemy już po prostu, jakie badania jeszcze powinny być wykonane, żeby zakończyć naszą pracę. Ale to okazuje się nie jest problemem. Problem jest to, co wyprawiają po prostu ludzie pióra, no. I politycy. I z tym my jako pracownicy naukowi nie umiemy walczyć, bo to nie jest po prostu nauka. Są specjaliści od mechaniki. No ja jestem na przykład specjalistą od teorii konstrukcji. A są specjaliści od propagandy. I po prostu z nimi specjaliści od dziedzin naukowych no, nie bardzo potrafią w ogóle walczyć. No. To jest inne pole, powiedziałbym, działania, inne pole argumentacji, inny sposób argumentacji, inny sposób. No. I tam nie ma argumentu. No. A więc jeżeli to wszystko państwu powiedziałem, to dlatego, żeby powiedzieć, że istnieje od tych, no pierwsza konferencja to był 2012 rok, od tych 6 lat istnieje nieustanna praca nad wyjaśnieniem najpierw przebiegu, teraz przyczyn. To pan minister Macierewicz szczególnie podkreśla, że teraz praca podkomisji skupia się na ustaleniu przyczyn. I jest tutaj już bardzo wiele takich szczegółów ustalonych. Natomiast, tak jak powiedziałem, to po prostu zawsze można wyśmiać, wyszydzić. W ogóle abstrahując jakichkolwiek argumentów merytorycznych. Ja bym chciał w tym momencie zakończyć swoją wypowiedź, ale jeżeli ktoś z państwa chciałby o coś zapytać, to bardzo proszę. Dobrze, teraz będziemy zadawać pytania po kolei, kto pierwszy podniósł rękę. Dobrze, tutaj ten nasz przewodniczący. Panie profesorze, chylę czoła przed ludźmi, którzy tak odważnie walczą o prawdę, bo
Ta pozostała część tak zwanych żurnalistów to walczy o postprawdę i o swoje po prostu honoraria za artykuły. Nie martwi się tym, jak będą one odczytane. Ale chciałem zapytać o jedną rzecz. Była taka historia z jedną czarną skrzynką, której nie można było odnaleźć w ogóle, zaginęła. To znaczy, że ona się nie dała podrobić, czy po prostu ktoś zachomikował ją na później? Już odpowiem. Jeszcze jedno, będę miał pytanie. To jeżeli pan profesor pozwoli, to od razu następne. Taka ciekawa seria tych filmów, Katastrofa w Przestworzach. Tam bardzo wnikliwe są analizy, ale jeden film odbiegał diametralnie od pozostałych. To właśnie Katastrofa Smoleńska. To był taki naciągany kicz, że to po prostu serce bolało, że można zrobić taką parodię śledztwa. No i ostatnie, jak kiedyś jechałem do żony po ciężkim wypadku do szpitala, spotkałem takich panów z KOD-u, którzy zbierali się na manifestację. Ja zapytałem się, czy oni znają konstytucję, a oni powiedzieli, kilku z nas przeczytało. To tak mniej więcej z tym raportem. Dziękuję bardzo. No, dziękuję za te pytania. Pierwsze pytanie no, jest bardzo łatwe do odpowiedzi. Chodzi tutaj o rejestrator KZ63. To jest jeden z rejestratorów takich eksploatacyjnych, ale ma to do siebie, że tam jest zapis analogowy na specjalnym takim nośniku. I trzeba byłoby, tego się nie da zmanipulować, zmienić. Nie da się po prostu na komputerze tego nagrać, bo to jest fizyczny element, który musiałby być zmieniony. Dlatego po prostu ten rejestrator po prostu rzekomo zniknął. Ale mamy zdjęcia, z których widać, że on na początku to bezpośrednio pokazał, był, tylko po prostu został schowany gdzieś. Natomiast to drugie pana pytanie jest, wydaje mi się, bardzo ważne. To jest tam chyba Discovery Science, się nazywa chyba czy jakoś inaczej ta stacja, która to nagrała. Jest to całkowicie fałszywy przekaz. I skąd on się wziął? Wiem już skąd się wziął. Strona rosyjska zapłaciła 18 milionów za stworzenie takiego filmu. 18 milionów dolarów. Za taką sumę można gigantyczny film w Hollywood nakręcić. To są takie pieniądze. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym może warto powiedzieć, to on jest naukowy, ale cały czas się podnosi taką argumentację, że Rosjanie tego nie mogli zrobić, a tu pan redaktor Ziemkiewicz tak, bo to byłoby dla nich nieopłacalne. Jest jeszcze na stronie internetowej Solidarni 2010 ten mój artykuł. On jest w zeszłym roku napisany, ma tytuł taki W siódmą rocznicę tragedii smoleńskiej, gdzie właśnie to analizuje. Otóż Rosjanie są wyjątkowymi beneficjentami tego, co się zdarzyło w Smoleńsku. Oni uzyskali likwidację całej generalicji. Zginęli wszyscy dowódcy rodzajów sił zbrojnych w Polsce. Zginęło wielu parlamentarzystów, głównie z takich akurat ugrupowań, które były no, nieprzychylne dla Rosji. Zginął prezydent. Tu nie chodzi o to, że zginęła tylko głowa państwa, ale zginął w osobie prezydenta człowiek, który był w stanie mobilizować całą Europę Środkową i Wschodnią. On był w stanie to mobilizować wszystkie te kraje. Dopiero teraz, po tym przełomie politycznym, próbujemy powrócić do tej narracji. Chodzi o całe Międzymorze. To, co się wtedy w Gruzji stało, to było dowodem, że profesor Lech Kaczyński ma takie umiejętności i możliwości. To wszystko zostało skasowane i tak jak właśnie zachęcam do tego artykułu, przepraszam, to jest mój jak. Otóż w historii nie było czegoś takiego, żeby no, jedno państwo pozbawiło drugie państwo całej generalicji i dokonał się przewrót polityczny. Bez żadnych kosztów. Bez żadnych kosztów. Po stronie rosyjskiej nikt nie zginął. W wyniku wojny to by zginęli po obu stronach, żołnierze i dowódcy. Nie, strona rosyjska nie poniosła żadnych kosztów, a uzyskała tak niesamowite korzyści. Panie,
Panie profesorze, chciałem zauważyć jedną rzecz, która jest dość istotna, że w tym okrutnym planie rosyjskim przy pomocy różnych ludzi z Europy Środkowej zaistniał jeden wypadek, który po prostu nie został zrealizowany tak, jak oni chcieli. Po prostu matka pana premiera Kaczyńskiego była chora i on nie poleciał. I to jest znakiem dla nas wszystkich, że dzięki temu możemy walczyć o prawdę, która wyjdzie i będzie na pewno. Dlatego tak w straszliwy sposób wszyscy PO-wcy i wszyscy inni ludzie, którzy mówią w ten sposób, atakują. Bo to uważam jest największą tragedią polską, a jednocześnie obrzydliwym, niepolskim zachowaniem wszystkich parlamentarzystów. Wszystkich, którzy w ten sposób mówią. Nie zgadzamy się na to i my wszyscy Polacy na całym świecie, ktokolwiek słucha, ktokolwiek wie o tym, powinien w tej chwili szukać, czytać ten raport i mówić wszystkim. Koniec z kłamstwem, wracamy do prawdy. A panu chciałam strasznie podziękować i całej komisji za to, co robicie, bo to jest rewelacja. To jest rewelacja. Dziękuję. Jeszcze słówko tylko chcę dodać do tego akurat, co pan powiedział. Proszę pana, proszę państwa, w dalszym ciągu żadna uczelnia techniczna w Polsce nie zdecydowała się, żeby zaangażować się w badanie. To, co się dzieje akurat w świecie nauki, ja nie kryję po prostu swojej oceny. Uważam, że to jest hańba polskiej nauki. Ale w dalszym ciągu, w tej chwili, po tym przełomie, przecież nikt spośród, nie wiem, tych parlamentarzystów nie zwrócił się do jakiegokolwiek instytutu mechaniki, do Polskiej Akademii Nauk, żeby po prostu powołali może niezależny albo po prostu w jakiś inny sposób o niepodważalnym autorytecie ciało, może po prostu ze składem międzynarodowym. O to, żeby po prostu zweryfikować, czy to, co tutaj jest w tych dokumentach, czy to jest prawda, czy nie. Czy to jest po prostu zgodne ze standardami nauki, czy nie. W ogóle takich starań nie ma. To jest najdziwniejsze. A jeśli chodzi o to, co robimy w trakcie pracy przy podkomisji smoleńskiej, to już nauczeni tym doświadczeniem, nigdy nie opieramy się na badaniu jednym. Nigdy nie opieramy się na badaniu w jednym ośrodku tylko. Bo w jednym ośrodku to jest naturalne. No, człowiek może popełnić błąd, człowiek może się pomylić. Wobec tego zawsze się przeprowadza te badania w różnych ośrodkach. To jest standard w nauce. Jeżeli by jakieś doświadczenie było wykonane tylko w jednym laboratorium, a w innym by nie było, mogło być powtórzone, to po prostu w ogóle jest prawdopodobnie szalbierstwo. W nauce musi to być weryfikowane, poddane ocenie i możliwe do sprawdzenia przez innych pracowników nauki. Otóż, tak jak mówię, w podkomisji smoleńskiej nigdy nie opieramy się na badaniu w jednym laboratorium. Jeżeli robimy badania symulacyjne, to w kilku różnych. Ale można te same badania zrobić doświadczalnie i symulacyjnie doświadczalnie. To robimy również doświadczalnie, na przykład w tunelu aerodynamicznym. Też nigdy w jednym laboratorium, nie tylko w jednym tunelu, w kilku. I te wszystkie badania, proszę państwa, one się zgadzają. W różnych laboratoriach, różnymi metodami, to się wszystko zgadza. Tu nie ma błędu. Paweł Zdun, panie profesorze, na pańskie ręce podziękowania dla całego zespołu wszystkich konferencji, bo wiem, że wiele osób się przewijało przez te konferencje. Wiele osób współpracuje. Mnie interesuje taka rzecz, bo pan profesor na początku mówił o tym, że większość ośrodków albo nie odpowiedziało, a te, które odpowiedziały, odpowiedziały negatywnie. Polskich. No wiemy o współpracy różnych ośrodków zagranicznych. Osób. A mnie by interesowało, nie chodzi mi o nazwiska, bo rozumiem, że w wielu wypadkach to nie jest możliwe. Czy do konferencji zgłaszały się osoby powiązane z instytucjami, a przynajmniej pochodzące
z pewnego państwa, które jest zainteresowane brakiem prawdziwego wyjaśnienia przyczyn i osób odpowiedzialnych za tragedię smoleńską. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no i gdyby tak było, no to oczekiwałbym za, nie wiem, 10, 20 lub 50 lat wydania czegoś na kształt aneksu do raportu, w którym mogliby przyszli już ludzie, pewnie przyszłe pokolenie, poznać wkład tych osób, których dzisiaj nie można ujawnić. A to pytam, to pierwsze pytanie jest o te osoby, nazwijmy to rzetelne, a druga część tego pytania z tego samego kierunku geograficznego, czy konferencja była poddawana działaniom i manipulacjom, tak żeby te badania, które państwo prowadzicie, zafałszować? Więc tak, na pierwsze pytanie odpowiem w ten sposób. Również z tego państwa byli uczciwi ludzie i również z tego państwa mamy raport zupełnie niezależny, ale oni, no, oni wiedzą, w jakim państwie żyją i oni się nie podpisali pod tym. To jest pod pseudonimem. Ale takie osoby również i w Federacji Rosyjskiej są. Natomiast czy byliśmy poddawani manipulacjom? Wszystko to, co dotyczyło konferencji smoleńskiej, to tak jak powiedziałem, z góry przewidywaliśmy, my tu żyjemy od kilkudziesięciu lat, więc wiadomo, jak to się robi. Dlatego na wszystkich tych konferencjach była transmisja na żywo tak zorganizowana, że każdy dziennikarz mógł do tego mieć dostęp na żywo, ale z pełną świadomością, że taki sam dostęp mają wszyscy ludzie, tysiące innych ludzi. I on teraz miał do dyspozycji no, tylko jedną możliwość. Nakłamać tak, żeby wszyscy tysiące ludzi po prostu od razu widziały, że on kłamie. To właśnie było coś, co nas chroniło. A wobec tego sprowadziło się to wszystko tylko do opluwania i personalnych ataków. Do zatruwania życia, zwłaszcza w tych uczelniach, czy instytucjach, w których pracowali poszczególni pracownicy. A jeśli chodzi o te nazwiska, one wszystkie są jawne. Komitet inspirujący i doradczy, tam sto kilkunastu, czternastu profesorów. Ma pan możliwość sięgnąć na tą stronę, konferencja smoleńska. Tam wszystkie te nazwiska są. Wiadomo, gdzie ci ludzie pracują, bo tylko w ten sposób można było uwiarygodnić to, że się stanie w prawdzie i w świetle Jupiterów. Absolutnie. Komitet organizacyjny, no to tam 8 osób, ale komitet naukowy, warto na to zwrócić uwagę. 45 profesorów składał się z kilku takich podkomitetów. Podkomitet techniczny, ale również medyczny, socjologiczny i prawny. I w czasie konferencji smoleńskiej przeanalizowano również aspekty prawne. Ważne jest, że to, co było możliwe do analizy dla tego podkomitetu medycznego, no, było ograniczone tylko do 11 dokumentów medyczno-sądowych, autopsji, które zostały wykonane w Rosji, w Federacji Rosyjskiej i które otrzymały rodziny, bo musiały otrzymać takie. 11 rodzin zdecydowało się udostępnić do badań te dokumenty przez Rosjan przygotowane. Wszystkie one są sfałszowane. Co do jednego. To jest odpowiedź. Tam nie ma ani jednego dokumentu, który był. Znaczy tam jest wiele słów prawdziwych oczywiście, ale dokument jako taki całkowicie jest po prostu fałszywy. Tam stwierdzono na przykład u osób, które miały wcześniej operację, usunięcie na przykład jednej nerki. To stwierdzono po prostu tą nerkę. To po prostu jest całkowite fałszerstwo. No, nie chcę w tym już się babrać dłużej. Proszę bardzo. Panie profesorze, było 7 konferencji organizowanych smoleńskich, które też pan profesor prowadził i one prowadziły pewne działania. Ja wiem, że to nie o tym mowa. 5 było? Ja pamiętam 7. Ale u pana profesora, ale było 7 prowadzonych wcześniej, które były prowadzone, bo myśmy bezpośrednio dawali. Ostatnia konferencja, która odbyła się właśnie w tym, tutaj,
w tym budynku obok, naukowa. To była czwarta. To była czwarta? Ale ja mam 7 rejestrowanych, bo przyjeżdżali tutaj różni ludzie, więc być zaraz może. Zaraz wyjaśnię. Niezależnie od konferencji były organizowane takie seminaria naukowe, tak. Dziedzinowe. Tak. Takie seminaria były w dziedzinie lotnictwa, w dziedzinie archeologii, w dziedzinie chemii, w dziedzinie fizyki, w dziedzinie elektrotechniki. Takich po prostu seminariów było wiele. Ale one po prostu jak gdyby były takimi roboczymi spotkaniami, na których się przygotowywało również do konferencji. A dopiero w czasie konferencji, tak jak powiedziałem, w tym formacie konferencyjnym było to opublikowane, właśnie udostępnione na cały świat. To ja uznałem, bo mam zarejestrowanych 7 tych spotkań, różnych organizowanych przez pana profesora Biniendę i tak dalej. I ta ostatnia podała te wszystkie fakty, ale one zostały potwierdzone obecnie. Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo i dziennikarzy, panie profesorze, proszę się nie dziwić, oni nie znają fizyki. Człowiek, który zabiera głos na temat dynamiki kinetycznego ruchu, to on jak nie ma wiedzy, to on będzie właśnie słuchał nie wiem czego. Także proszę im się nie dziwić, że oni jeden na drugiego się powołuje. Więc myśmy już tu wiedzieli wtedy, co jest. Jedyna rzecz, czy te materiały, które na tych konferencjach były, przydały się państwu teraz do stwierdzenia efektów końcowych? Oczywiście, że tak. One cały czas są ważne. Ja mogę powiedzieć tak, że jeśli chodzi na przykład o poszczególne osoby w komitecie naukowym, no państwo możecie to sami sprawdzić, ale na przykład przewodniczącym podkomitetu socjologicznego był pan profesor Piotr Gliński. Pan profesor Piotr Gliński, on był przewodniczący podkomisji socjologicznej. Jeżeli chodzi o wszystkie te nazwiska, one cały czas są dostępne na stronie internetowej. Proszę popatrzeć, tam są akurat no, doktorzy honoris causa, tam są członkowie Polskiej Akademii Nauk, ale i również Europejskiej Akademii Nauk. To są po prostu nazwiska o najwyższym autorytecie naukowym. No, każdy w swojej dziedzinie. Wszystko to, co związane jest z analizą prawną. Trzecia i czwarta konferencja, praktycznie od drugiej już żeśmy mieli analizę prawną. Na tych trzech konferencjach zostało to wszystko przeanalizowane od strony prawnej, w szczególności profesor Daranowski miał referat, który miał przekonanie, że zatrzęsie po prostu całym światem. Bo profesor Daranowski w expressis verbis wykazał, że pan premier Tusk no, popełnił tak zwany delikt konstytucyjny. Czyli powinien stanąć przed Trybunałem Stanu i przestać być no, oglądany przez telewizję, a w każdym razie może przez bardzo małe okienko. No. Panie profesorze, zacznę może od takiej krótkiej refleksji dotyczącej naukowców i kadry naukowej. Był tydzień temu tu profesor Andrzej Nowak. No, niestety nie dostałem głosu, ale zadałem dzień później w amikusie. Czy w oparciu o takie elity, jakie są na niektórych uczelniach typu profesor Hartmann, pani Gronkiewicz-Wald, chrzestna mafii reprywatyzacyjnej, czy pani Środa, czy możemy w oparciu o to budować, że tak powiem, te nowe elity? Pan dał przykład, że naprawdę zostało niewielu tych sprawiedliwych, tym większy ukłon dla pana i dla tych, którzy mimo szykan, mimo represji po prostu stawili czoła temu i wykazali się honorem. To jest jakby ta refleksja na boku. Ponieważ ja miałem okazję być w Smoleńsku i w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku, to jakby w moim sercu będzie do końca życia i będę z tym, że tak powiem, związany. Ale przejdę do trzech pytań, które chciałem panu zadać. Bo w tej chwili komisja ma pełny dostęp do wszystkich materiałów, które zostały zgromadzone przez tak zwane komisje Laska, Millera i inne te. Czy to jakby coś zmieniło? Bo jakby ja widzę, że ta konstrukcja, którą pan podaje, to ona jakby opiera się na tym, co zostało wcześniej jakby stwierdzone. Czy w tym momencie jest jakaś nadzieja, że z tych materiałów no coś istotnego uda się wyciągnąć, czy tam nie ma? To byłoby pierwsze pytanie. Drugie pytanie zadam, takie trudniejsze.
bo wiem, że z komisją kontaktowały się pewne też osoby, które prezentują tak zwaną teorię maskirowki. Czy mógłby pan się ustosunkować do tego? Wiem, że jest taka grupa niemiecka badaczy, wiem, że profesor Dakowski, wiem, że profesor Cznadel, tam bloger Free Your Mind kiedyś jakby taką lansowali teorię. Czy może pan jakby ostatecznie przeciąć, że jest to niemożliwe? Ta grupa twierdzi, że jakby szachownica jest inna niż w rzeczywistości, ona była w tym numerze jeden. I ostatnie pytanie chciałem zapytać o to, co się ukazało niedawno. Mianowicie no, takie duże kontrowersje, rozbieżności między grupami badaczy czy dziennikarzy. Marcin Wikło, Marek Pyza, Ewa Stankiewicz. No tu się pojawiły różnice. I dlaczego tak poniewierany jest Antoni Macierewicz, który przecież jest tym naszym orłem, który dbał, bo tak ja to odbieram w tej chwili, że został zupełnie na marginesie i ponosi konsekwencje tego. Ale tyle jeszcze było oprócz pytań wywodu, że muszę poprosić, żeby pan przypomniał, co było pierwszym pytaniem. Pierwsze to było ocena, a teraz... Tak, proszę pana, podkomisja smoleńska pracuje nad ustaleniem przyczyn. I żeby ustalić te przyczyny, no musi po prostu korzystać z dowodów. I zachęcam do zajrzenia na stronę internetową podkomisja smoleńska. Tam wszystko to jest, ekspresji zwolnień, cały ten raport tam jest. A zobaczy pan wtedy, że on ma taką postać, no tak jak tutaj bym... Jest zdjęcie po prostu... łącznie z rysunkiem, który jest oparty na pewnych źródłach, a potem są kolejne stwierdzenia i źródło, na jakiej podstawie to jest. Cały ten raport tak wygląda. A więc tak jak powiedziałem, on powinien w moim przekonaniu mieć nazwę troszkę inną. Powinien się nazywać tragedia smoleńska czy katastrofa smoleńska widziana przez fakty. Bo tu są tylko fakty. Ale tu są takie fakty, których... No do tej pory pewnie mało kto no, o nich wiedział. W każdym razie na pewno nie był nagłośniony. Jak był wykonywany remont samolotu? Gdzie był wykonywany? W jakich warunkach? Nie tylko w Samarze. Silniki zupełnie gdzie indziej. Czy były kontrolowane przez stronę polską? Kto to wykonywał? I co się stało, że w momencie, kiedy 10 kwietnia prezydent no, na z góry zapowiadaną wizytę do Katynia miał lecieć, to co się stało takiego, że w tym dniu, tego dnia rano był tylko wyłącznie jeden samolot, tylko ten. Nie mogli wsiąść do innego samolotu. Nie, zepsuty był. Nie, ten, no, ale ten z dziennikarzami to po prostu był dla dziennikarzy. To po prostu i on wcześniej odleciał. Natomiast w momencie, kiedy cała delegacja z prezydentem przyjechała na lotnisko, nie było innego samolotu. Oni musieli wsiąść do tego właśnie. Ale monitoring też nie działa. To jest odrębna sprawa. Tak, to jest jeszcze szereg innych takich rzeczy. Ja nie chcę jakoś tam w szczegóły wchodzić, ale tak jak powiedziałem, ten dokument to jest lista faktów, które są ustalone na podstawie wszystkich tych dowodów, do których my jako podkomisja mamy dostęp. I między innymi na tej podstawie można było dokonać rekonstrukcji skrzydła. I wiemy, że to po prostu jest kompletna bzdura. To jest inny dowód. Kompletną bzdurą jest stwierdzenie, jakoby on uderzył w drzewo. Ale... Panie profesorze, chciałem się... Tak. Tak, już tak. No tutaj akurat najbardziej gorliwy w szerzeniu tej tezy, tej hipotezy jest pan redaktor Grzegorz Braun, którego ja ogromnie szanuję, ale no, to jest, powiedziałbym, specyficzna osobowość. Ale jest profesor Dakowski, to też nie należy pominąć. Tak. Za chwilkę do tego też przejdę. Otóż maskirowka ma kilka różnych poziomów. Ten najbardziej taki zaawansowany, powiedziałbym, jest taki, że oni w ogóle nie wsiedli do samolotu, tylko przed wsiadaniem do samolotu byli w takim garażu, w takim hangarze, tam wszyscy się zgromadzili. No i potem to już tylko jest udawanie, że jakoby jakiś tam samolot leciał,
a w tym hangarze stały się po prostu tak straszne rzeczy, że ten hangar kompletnie później zburzono i po nim nie ma nawet śladu. Ja tego nie wymyślam, ja to słyszałem po prostu, no sam. Pan Grzegorz Brau był łaskaw taką hipotezę przedstawić na takim spotkaniu z Polonią w Wielkiej Brytanii. Tam słuchały do dziesiątki czy setki ludzi. No. Więc poprosiłem go o spotkanie i powiedziałem mu, że akurat dysponujemy filmem, który pokazuje, jak wszyscy ci ludzie wsiadają do tego samolotu. To było niewiarygodne, film jest zmanipulowany. Ja mu ten film po prostu osobiście pokazałem. I od tego momentu już nie ma czegoś takiej hipotezy, że oni wszyscy zostali zamordowani w Warszawie tutaj. Natomiast no, mogli po prostu być zupełnie gdzie indziej wywiezieni, a tam w Smoleńsku tylko po prostu zrobiono maskierowkę, no, rozrzucając ciała innych ofiar, ciała fragmenty innych samolotów. Tak, tak, tak. Tak, maskarada. A więc no, chodzi o to, że zapytałem pana Grzegorza Brauna, czy on sobie wyobraża, żeby ci, którzy dokonywali takiej maskierowki, przewidywali tak, aha, 6 miesięcy później na pewno polscy archeolodzy będą się starać o to, żeby przyjechać i tam badać na miejscu katastrofy. Wobec tego te ciała ofiar to my podzielimy na te tysiące kawałków i powsadzamy w różne miejsca, tak żeby archeolodzy 6 miesięcy później znaleźli. Przecież to tak musiałoby wyglądać. Bo archeolodzy znaleźli wiele szczątków ciał ludzkich, pomimo że wcześniej Rosjanie wszystko to wyczyścili. Panią Kopacz. Co więcej, no tak, spuścimy kurtynę milczenia na słowa tej pani, bo jakakolwiek wypowiedź na ten temat no, byłaby po prostu niegodna, nie wiem, polemiki. Ale jeżeli chodzi o to, co po prostu znaleźli tam polscy archeolodzy, to nie tylko znaleźli akurat te szczątki, ale również istotne jest, gdzie je znaleźli. A znaleźli je przed rzekomym pierwszym zetknięciem się samolotu z ziemią. Przed. No to oznacza, że musiały wylecieć, nim ten samolot, resztki jego, dotknęły ziemi. Czyli w środku tego samolotu siedzący pasażerowie musieli wylecieć na zewnątrz wcześniej. Ten samolot musiał umożliwić to wylecenie, czy musiał być po prostu ten kadłub rozerwany wcześniej. Bo tylko wtedy mogliby po prostu ci pasażerowie być wydmuchnięci ze wnętrza tego kadłuba. To wszystko po prostu, no oczywiście wiemy, co więcej, wszystkie te ciała no, naszej elity po prostu były identyfikowane później drogą DNA. Badań DNA, prawda? Także no nie, to jest poza dyskusją. To są tylko już co najwyżej tam krotochwilne jakieś stwierdzenia. Dzień dobry, dobry wieczór, Włodzimierz Zbigniew Czaszasty. Ja oglądałem wiele razy animacje i wtedy aktualna była hipoteza jednego wybuchu. I przyszło mi na myśl, że gdybym ja chciał popełnić taką zbrodnię, to bym umieścił w skrzydle generator infradźwięków. Odpalany drogą radiową wzbudziłby infradźwięki i stopniowo by doprowadził do dekompozycji struktury samolotu. Skrzydło by się rozerwało, skrzesałoby iskrę, nastąpiłby wybuch paliwa. Czy państwo brali uwagę, że infradźwiękami zostało to załatwione, nie za pomocą wybuchów? Nie, to byłoby po prostu niepotrzebne skomplikowanie. Wszystko to, co się akurat tam wydarzyło, wszystko to, co się tam wydarzyło, najtrafniej określa taka nazwa, no, znana akurat technologia o nazwie Controlled Demolition. Jeszcze raz. W tym opracowaniu podsumowanie, co wiemy o przebiegu katastrofy smoleńskiej. Państwo znajdziecie cały aneks z opisem tej technologii.
Ta technologia jest stosowana przy rozbiórce wielkich obiektów budowlanych, militarnych, przy rozbiórce okrętów, wtedy kiedy się na złomie. A polega to na tym, że zakłada się wewnątrz takiego obiektu całą instalację złożoną z niewielkich stosunkowo ładunków wybuchowych, połączonych przewodami. I w zależności od tego, jak chcemy, żeby ten rozpad nastąpił, to można podzielić na przykład budynek na 20 części albo 1020 części. Jak chcemy, żeby kawałki takie były dostosowane do transportu przez samochód, bo mamy go u dźwigu na przykład tylko 10 ton, no to trzeba go tak podzielić, żeby nie był większy niż 10. To, co się stało w Smoleńsku, to jest dowód, że została tam założona taka instalacja dla tej technologii controlled demolition. Rosjanie tutaj mają fantastyczne zakłady, które produkują na cały świat zresztą takie materiały wybuchowe i wszystkie sznury detonacyjne i same detonatory najróżniejszych typów. A więc zakłada się taką instalację i tak jak to w Iraku Amerykanie po prostu musieli zwalczać z telefonu. W dowolnym momencie powoduje się inicjację i w określonej sekwencji z dokładnością do milisekundy da się to wszystko wysterować, powoduje się odpalenie, odcięcie poszczególnych fragmentów. W takiej kolejności, w jakiej się chce. Jakbyśmy chcieli, że najpierw kokpit odpalić, a potem skrzydło, to też to wszystko jest możliwe w dowolnej kolejności. A więc to się tak stało. I to, co w tej chwili akurat przedmiotem badań podkomisji jest, to jest ustalenie, w jakim miejscu były kolejne te ładunki. Na pewno one były w slotach na przykład. Każdy slot jest rozerwany oddzielnie od środka. Na pewno końcówka była odpalona paskiem detonacyjnym. I odpowiadając sobie na pana pytanie, na pewno nie był to wybuch paliwa, bo on ma zupełnie inny charakter. I żeby nie było wątpliwości, wszystko to eksperymentalnie zostało już przebadane. No i dodajmy, że tego paliwa już było bardzo mało. Paliwo nie wybucha, wybuchają tylko opary paliwa. Pytanie moje jest takie. Wiemy, jak kadłub kołami do góry wylądował, a jak wylądował kokpit? I zaraz. Wszystko to, co w tej chwili wiemy, świadczy o tym, że na całej długości kadłuba został on podzielony na kilka części w takiej mniej więcej kolejności, w jakiej one są umieszczone w samolocie, a więc ta część, która najbardziej z tyłu była, została nawet jeszcze odrzucona do tyłu siłą eksplozji. A to, co było na samym przedzie, czyli kokpit, został wyrzucony do przodu. Tyle tylko, że coś się stało takiego, że z tego kokpitu zostało powiedzmy sobie 5%. A reszta jest po prostu w drobny mak rozsypana. A czy jest prawda, że był kołami do dołu? Czy w ogóle tak, kołami do dołu. Tak. I drugie pytanie. Wiemy z relacji pilota Jaka, że ten samolot prezydencki całą siłą silników leciał ku górze. Tego akurat nie wiemy z relacji pana Wosztyla. On tylko wie, że akurat silniki, nie widząc tego samolotu, ale słysząc je, że silniki zwiększyły swoją moc, co świadczyło o tym, że samolot odchodził. Odchodził. Odchodził na tak zwany drugi krąg. Nie, po prostu on nie lądował, dlatego że trzeba może wyjaśnić jedną rzecz. To był samolot wojskowy. On był samolotem z 36 pułku. Dowódcą tego samolotu był żołnierz, oficer. Wszyscy jego załoganci po prostu w kokpicie to byli żołnierze. Oni dostali rozkaz od dowódcy, że mają lecieć tam na to lotnisko w Smoleńsku. Nie odbywa się to w wojsku w ten sposób, że dostaje się rozkaz i to ja polecę sobie gdzie indziej. On musiał tam polecieć i tylko w sytuacji, kiedy stwierdzi, że nie jest możliwe lądowanie, no to ma po prostu usprawiedliwienie. I wtedy nikt nie powie mu, że on nie wykonał rozkazu. On może lecieć na drugie lotnisko zapasowe. Ale z góry wiadomo, że taka próba podejścia do lądowania, nie lądowania, tylko podejścia do lądowania, ma dla każdego lotniska bardzo ściśle ustalony tak zwany punkt decyzyjny. Samolot, kiedy podchodzi do lądowania, to w tym punkcie musi podjąć pilot decyzję, czy dalej kontynuować i lądować,
czy z jakichś powodów, na przykład atmosferycznych, nie, i musi odejść na drugi. Ten punkt jest bardzo dokładnie znany dla każdego lotniska. I w tym punkcie po prostu rozpoczęła się cała ta tragedia, bo pilot próbował odejść, a coś przeszkodziło. Nie, to jest tak. Coś przeszkodziło i nas zaczęły się po prostu... Gdyby pilot zachowywał się dokładnie tak, jak mu kontrolerzy lotu to mówili, to uderzyłby po prostu w jar, który tam jest około kilometra wcześniej. On by uderzył w zbocze tego jaru. Tak był prowadzony. Ale Protasiuk się po prostu zorientował, że rzeczywiście to nie jest wszystko prawidłowo. W tych warunkach niemożliwe jest lądowanie i dlatego po prostu odszedł na drugi krąg. A że stało się to z opóźnieniem, to jest jedna rzecz. A potem, że odejście na drugi krąg nie uratowało samolotu, bo on się zaczął rozpadać, no to jest ten drugi wariant, który wcześniej był przygotowany, jeżeli by się nie udało go rozbić o zbocze jaru. Panie profesorze, może nie mam racji, ale pamiętam o jednej rzeczy, o dość istotnej sprawie samolotu, który przyleciał z Moskwy i który dwukrotnie podchodził do tak zwanego niby lądowania, bo miał przywieźć samochody. Nigdy ich nie zostawił, natomiast wykonywał ten trak lotu dokładnie takim, jakim później został poprowadzony polski samolot. Moje podejrzenie jest, że on był przygotowywany dokładnie na punkt, w którym ma być zainstalowana akcja działania na te wybuchy i na rozerwanie. To były ćwiczenia przed prowadzeniem polskiego samolotu. To były ćwiczenia wcześniej po prostu na tym IL-76. Panie profesorze, jeszcze krótkie pytanie. Na tych filmach o katastrofach często widać, jak samolot kosi dosłownie po kilkaset drzew, drzewa ścięte, samolot nieuszkodzony, ale wybucha w ostatniej chwili na skutek uderzenia, bo paliwo. Ile paliwa jeszcze było w zbiornikach Tupolewa, kiedy on uderzył w ziemię? Bo tam pożary były takie nikłe. Ile? 11 ton. A te pożary to były takie dosłownie, jakby się tlił zagajniczek. No to też nieprawdopodobne. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie jest? Nie, proszę bardzo. A, bardzo proszę. Tutaj bliżej. Jolanta Grabowska. Mnie właśnie ten pan tutaj poprzedni troszkę... Nie, chciałam właśnie powiedzieć o wypadku, który był, nie wiem, czy pan profesor słyszał, w Gotrera w Sztokholmie. Z lotniska Arlanda wystartował samolot SAS-u do Warszawy z międzylądowaniem w Kopenhadze i to był 92 rok, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, mróz jak diabli. W Sztokholmie, wokół Sztokholmu, zresztą w całej Szwecji są tylko lasy, skały i woda. Niewiarygodne w ogóle. I ten samolot wystartował i nagle zgasł mu pierwszy silnik, drugi silnik, poleciał do góry, chyba 4,5 minuty leciał i potem zaczął spadać z bakami pełnymi paliwa, ze wszystkim. Zaczął spadać ruchem, że tak powiem, swobodnym spadał. Pilot próbował, że tak powiem, wymanewrować, żeby w najgorszym miejscu nie uderzyli. Nie wiem, jak to ktoś mi zarzucił, że to pewnie musiał, tak jak szybowcy, lotem szybowcowym, ja się na tym nie znam, ale i ten samolot spadł po prostu. Miał baki pełne paliwa. Proszę sobie wyobrazić, ja zwróciłam na to uwagę, dlatego że profesor Dakowski napisał wkrótce po tej katastrofie, że prawa logiki i fizyki są niewzruszalne i według niego, jego obliczeń, samolot się powinien przełamać na trzy części. I mnie się przypomniały zdjęcia z tej katastrofy w Gotrera i samolot ten, który spadał, skosił las na długości 180 metrów, szerokości skrzydeł, drzewa ogromne, wielkie. I proszę sobie wyobrazić, że samolot się przełamał na trzy części, spadł w terenie trudno bardzo dostępnym i wszyscy pasażerowie wyszli o własnych siłach z samolotu. Nikt nie zginął. Jedna jedyna osoba była w szpitalu jeden tydzień. I bo ja czytałam ten raport, ja zainteresowałam się tym raportem. Haveri Komisunen bardzo dokładnie opublikowała. Na siedzeniu na przykład A1 pan miał zadrapane kolano. Na siedzeniu A2, pan, czy tam na B, pan miał w pierwszym rzędzie łokieć zadrapany i tak dalej. I z tymi bakami pełnymi paliwa nie było pożaru, nie było nic.
po prostu, to był McDonnell jakiś tam, ja nie znam się na tych samolotach, ale to był po prostu, coś takiego się zdarzyło. I od tej pory ja nie mogę po prostu uwierzyć, że tam nikt nie przeżył, że tam, że się samolot nie mógł przełamać na trzy części, że musiał być wybuch i tak dalej. Ja tylko to chciałam powiedzieć. Może dwa słowa w związku z tym, co pani podniosła. Otóż, proszę państwa, zgodnie z zaleceniem ICAO, czyli International Civil Aviation Organization, każde państwo, a należą praktycznie wszystkie państwa, chyba oprócz tam, nie wiem, Liechtensteinu czy Watykanu, po prostu wszystkie państwa należą do tej organizacji. To jest ONZ-owska organizacja, która no, ma jak gdyby integrować wszystkie wysiłki dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Otóż zgodnie z ich zaleceniem każdy kraj należący do tego ICAO musi prowadzić archiwum wypadków lotniczych i tam się po prostu gromadzi informacje o wypadkach lotniczych, nie tylko na terenie własnego kraju, ale po prostu mogą i z innych krajów, jednocześnie ukazując, jakie były przyczyny i dokumentuje się po prostu to zdjęcie. Ja analizowałem około 2000 tych katastrof, właśnie korzystając z tych baz. I jeżeli to jest katastrofa typu 1, czyli samolot uderza w ziemię po prostu, no jako zintegrowana całość, to wówczas w wypadku takim, kiedy on pod kątem po prostu uderza, zawsze mamy takie, tu mam cztery zdjęcia z różnych czterech katastrof, on zawsze po prostu podzieli się w poprzek. Czasami na dwie części będzie jedno pęknięcie. Czasami na trzy będą dwa pęknięcia. Może podzielić się przy większej jakiejś sile uderzenia na więcej, no, ale wyłącznie w poprzek się dzieli. A jeżeli akurat pasażerowie siedzą z tyłu, to ta część, która jest z tyłu, jest wtedy najbezpieczniejsza, dlatego że ona jest najbardziej oddalona od bezpośredniego styku z ziemią. No i tym samym po prostu przynajmniej z tyłu ci pasażerowie po katastrofie wychodzą bez szwanku. Ale są takie katastrofy, w których, tak jak pani tu powiedziała, wszyscy wychodzili bez szwanku. Jest wiele takich katastrof, które były również, no, jak gdyby doznały te samoloty Tu-154. I również w tym samym roku tam, Wizmail chyba tam gdzieś tam na Syberii, ale również... No więc, krótko mówiąc, historia lotnictwa naprawdę zna mnóstwo katastrof. W niektórych tych bazach jest ponad 20 tysięcy tych katastrof. To jest ogromny zasób wiedzy. I tak jak powiedziałem, nie było w historii lotnictwa, bo nie mogło być takiego przypadku, że samolot uderzył i rozprął się wzdłuż. To jest wykluczone. Panie profesorze, Piotr Madej. Panie profesorze, ja troszkę z innej, że tak powiem, strony. Nie chodzi mi jakby o szczegóły techniczne, chodzi mi o to, co pan powiedział. Znaczy odnoszę wrażenie, że po 8 latach, kiedy udało wam się ustalić przebieg wydarzenia, ktoś stara się zagłuszyć ciszą wasze badania, wasze efekty. I chciałem się zapytać, jak można trafić do społeczeństwa, jak nagłośnić to, ewentualnie, żeby już nie było jakichś takich, nie wiem, spekulacji, jakichś takich, nie wiem, zabaw, że tak powiem, tąże katastrofą. To jest dobre pytanie, ale muszę odpowiedzieć tutaj taką anegdotą. Otóż przechodzi człowiek ulicą, chodnikiem i widzi, leży jakiś poraniony żebrak. No, wygląda na to, że po prostu no, doznał jakichś straszliwych obrażeń. No i zaczyna po prostu się modlić. Panie Boże, jak mogłeś dopuścić po prostu, żeby taki człowiek był bez pomocy, żeby on leżał na chodniku i głos z góry. Dlatego posłałem ciebie. Panie profesorze, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem zapytać się, bo to jest związane oczywiście i z pewnego rodzaju fizyką również. Jeśli samolot spada według podanych 70 metrów na ziemię, bo takie było podane były oficjalne dane, że 70-80 metrów, jakim cudem na grząski, miękki grunt spadając może się rozpaść na ponad 60 tysięcy części? Tylko w wyniku wewnętrznych eksplozji. W Smoleńsku nie było jednej. Jeszcze raz, nie było tam eksplozji.
Tam była seria eksplozji, które po kawałku dzieliły ten samolot w powietrzu. To było controlled demolition. PO, nauczcie się tego na pamięć i powtarzajcie swoim wyborcom. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie rewelacyjne. Dziękujemy bardzo serdecznie.